Odwołałeś marsz! Anielko, są teraz ważniejsze sprawy. Chodzi o pana Bogdana. Tatarzy go porwali. Znaleziono strzałę tatarską w drzewie nieopodal. A obok mienie wuja Bogdana? Nie. Ale zapach pana Bogdana utrzymuje się dość długo. To wielka tragedia dla całej naszej rodziny. A zarazem obiektywna przeszkoda. Odkąd wuj tu przyjechał, rozmawiałeś z nim raz. Chodzi ci tylko o marsz. Aniela, mnie nie obchodzi, kto się do kogo w domu modli, ale obnosić się z tą herezją na ulicy? Przecież dzieci patrzą. Marsz pójdzie. Nie bez Bogdana we wsi. Czyli gdyby Bogdan był, to marsz by poszedł? No, bez obiektywnej przeszkody. Oczywiście. To ja go odbiję. Szaleju się najadła. Mam dosyć tego, że wszyscy mnie tutaj traktujecie jak szlachecką panienkę!